Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Was, kochani, na naszym spotkaniu, które zorganizowane jest z okazji przybycia do naszego kraju partnerów projektu, który nazywa się Socrates Comenius. Nasza szkoła w tym programie jest już trzeci rok. Wszystkie zadania, które realizujemy w ramach projektu, związane są z wodą, bo hasło tego programu brzmi woda w naszym otoczeniu i w innych miejscach. Dzisiaj wasi młodsi koledzy przedstawią zwyczaje polskie, tradycje, a wszystko to ułożone jest w cyklu czterech pór roku. Ale nie tylko będą popisywać się w swoich tanecznych zdolnościach, również w piosence, również w piosence karnawałowej. A ponieważ najpiękniejszym polskim tańcem jest polonez, dlatego wszystkich zapraszam do jego obejrzenia. Poloneza, czas zacząć! Thank you.
było narodowo, było ludowo, a teraz będzie obrzędowo. Zapraszam do obejrzenia prezentacji czterech pór roku i zaczyna wiosna. Tego dnia dzieci topią w jeziorach i rzekach kukły zwane marzanami. Ile tych symbolów nadchodzącej wiosny jest tutaj? Czy widziało już świerka lub sosny przybrana kolorowymi wstążkami? Wstążki symbolizują nadchodzącą wiosnę. Tydzień przed Wielkanocą jest niedziela palmowa, kiedy idziemy do kościoła, aby poświęcić palmy wielkanocne. Jest to upamiętnienie wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Tuż przed Wielkanocą zdobimy jajka, aby poświęcić je w kościele w Wielką Sobotę razem z innymi produktami. Jajka są symbolem nowego życia.
gospodynie tworzą wieńce dozynkowe, a potem wracają po robocie kroczą przez miasto. Chleb, upieczony z mąki, z tegorocznych zbiorów, przekazują prezydentowi miasta, śpiewając i tańcząc. Prezydent dziękuje rolnikom za ciężką pracę i życzy, aby nikomu nie zabrakło chleba. Panie prezydencie, proszę przyjąć ten wąchem chleba, upieczony z mąki z tegorocznych zbiorów. Bardzo dziękuję, niech tego chleba nikomu nie zabraknie. Jeszcze trwa lato, a my już musimy rozstać się ze swobodą. 1 września wszyscy uczniowie zaczynają rok szkolny. Z większą lub mniejszą radością idziemy tego dnia do szkoły. Przybierze mi do wytrenia,
niedzielę dzieci wypatrują pierwsze gwiazdki, żeby móc rozpocząć wieczerzę. Dzielimy się opłatkiem, składamy sobie życzenia, śpiewamy kolędy, dostajemy prezenty od Mikołaja. Thank you.